Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Jasne, ale najpierw chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Uważam, że powinniśmy najpierw spróbować tej drugiej metody. Mówiłam ci już, to wykluczone. Daj mi dokończyć. Ta druga metoda jest zawodna. Po prostu może się udać, albo nie. Uda się! Ja cię uratuję, o piękna Vivienne! Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Nie tak ostro, pani. Jeśli mam ci pomóc, to proszę o jedno. Wysłuchaj najpierw, co Guillaume ma do powiedzenia. Stawiasz mi warunki? Na to wygląda. Nie gniewaj się, pani. Nie jesteś sama. Ja o wszystkim wiem. Powiedziałeś mu? Wiem, że jesteś obłożona klątwą i że twój stan się pogarsza. Rozumiem, jak się czujesz. Moja stryjeczna ciotka, hrabina de Lonfal, zapadła kiedyś na dziwną chorobę, która zaczęła ją toczyć od środka. Czuła się coraz słabiej, gasła w oczach. Pamiętam, jak mówiła, że najgorszy jest nie ból, tylko to, że traci panowanie nad własnym ciałem. Była taka bezradna. Boję się, że ty się czujesz podobnie. Wiedźmin powiedział, że możemy spróbować przenieść twoją klątwę na mnie. Ja chcę to zrobić, Vivienne. Dlaczego? Bo cię kocham. Na turnieju mogłem zginąć. Chciałem pokonać dla ciebie Charleya, ale sam już rozumiem, jaki byłem głupi. Narażałem się bez sensu. A teraz mogę zrobić dla ciebie coś prawdziwego. Ja nie chcę nikogo obarczać tą potwornością. Widziałeś przecież, jak to wygląda. Wiedźminie, mówię do ciebie, bo jesteś starszy i, mam nadzieję, bardziej rozsądny. Sądzisz, że to dobry pomysł? Moim zdaniem warto spróbować. Spodziewam się, że na organizm w pełni rozwinięty i silny klątwa zadziała słabiej niż zadziałała na płód. Słyszałaś opinię Wiedźmina. Vivienne, zróbmy to razem. No dobrze. Byłam gotowa na śmierć. Tym bardziej jestem gotowa spróbować czegoś szalonego. Jedziemy nad moją sadzawkę w lesie, tak? Skoro wszystko już ustaliliśmy, to nie ma co tracić czasu. Jedziemy.
się wycofać. To żaden wstyd. Nie wycofam się. Jeśli ty sobie radzisz, to ja dam radę. Zresztą wcale nie jest tak źle. Dla mnie i tak jesteś piękna. Oj, nie gadaj bzdur. Teraz zamknijcie oczy i nie ruszajcie się. Guillaume? Tak, ukochana? Jeżeli skończysz tak jak ja, to chciałam, żebyś wiedział, że nie zostawię cię. Wyobraźcie sobie swoje odbicia w wodzie. Skupcie się na tym. Tylko na tym. Teraz otwórzcie oczy. Zaraza. To chyba zadziałało. Jak się w ogóle czujecie, co? Guillaume, coś się zmieniło? To było, jakby mnie ktoś walnął taranem. Ale poza tym w ogóle nie czuję się inaczej. Tylko skóra mnie trochę swędzi. Jesteś pewny, że to się udało? Tak, coś się na pewno wydarzyło. Gdzieś pod tą sadzawką musi być intersekcja. To silnie magiczne miejsce. Zresztą popatrz na Vivienne. Co dalej? Wiadomo. Teraz będziecie żyć długo i szczęśliwie. W każdym razie obserwuj się uważnie. Gdybyś zauważył jakieś niepokojące objawy, zgłoś się do mnie. Jasna sprawa. Dzięki. Proszę, oto twoja zapłata. Będę mogła wreszcie chodzić na bale, albo wyjechać gdzieś daleko. Jesteś wreszcie wolna. Jak ptak. Zabawny jesteś. Nie zauważyłam tego wcześniej. Ale chyba nie wyjedziesz beze mnie. To się jeszcze zobaczy. I ja ci dziękuję, Wiedźminie. Nie ma sprawy. Bywajcie.